Cześć, czuwaj, to ja Marki, witajcie w nowym odcinku mojego wideobloga. Ponownie postanowiłem przygotować dla was skrót najfajniejszych, a może najważniejszych dla was wydarzeń z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2018 realnie i wirtualnie z Polski, ze świata. Zacznijmy od świata. WOSM, czyli Światowa Organizacja Ruchu Skautowego, przygotował jakby 5 wezwań do działania. Pierwszym z nich jest akcja Posadź Drzewo, czyli drzewa są ważnym elementem naszego ekosystemu, ponieważ produkują tlen, a im więcej drzew, tym większy las. 2. Akcja He4She. Jest to inicjatywa ONZ-u, która walczy o równouprawnienie dla kobiet. Jeżeli nie wiecie, kobiety stanowią połowę populacji i mimo XXI wieku nadal nie pozwala im się w niektórych krajach na naukę w szkołach, czy zmusza się je do wychodzenia za mąż, gdy są jeszcze dziećmi. Nadal część z nich, mimo posiadania kwalifikacji i równie ciężkiej pracy, zarabia mniej niż mężczyźni o tych samych kwalifikacjach co one. Trzecim działaniem jest Powiększ Ruch, czyli zachęcenie społeczności lokalnej czy znajomych do wstąpienia do harcerstwa przez zaproszenie ich na jakąś zbiórkę, akcję, którą zorganizujecie z tej okazji, tak żeby wizja na rok 2023 się spełniła, czyli Światowa Organizacja Ruchu Skautowego, która liczy 50 milionów skautów z całego świata, liczyła 100 milionów. Uda się czy nie, to zależy od was. Czwartą akcją jest wsparcie skautów, przez co przez specjalną platformę do dokonywania jakby takich oddawania datków na jakiś cel. Wybieramy sobie projekt, znajdujemy, kto jest najbardziej według nas potrzebującym i czy ów projekt ma sens, i wpłacamy pieniądze przez specjalną platformę, którą stworzył ostatnio WOSM. Piątym działaniem jest akcja Podziel się posiłkiem. Fajnie jest podzielić się posiłkiem z najbardziej potrzebującymi. Nie mówię tutaj o znajomych, których stać na to, tylko o ludziach, którzy naprawdę tego potrzebują. Może gdzieś ktoś jest, kto widać, że chodzi z głodu już ileś dni, bo mimo, że mamy XXI wiek, to ludzie nadal głodują. I nie musi to być w odległej Afryce. W Polsce na pewno też znajdziecie takie osoby. WAGS natomiast, czyli Światowa Organizacja Skautek i Przewodniczek, przygotowała dla nas specjalną propozycję programową Impact, czyli wpływ. Ponieważ dla skautek wpływ jest niczym innym jak wprowadzaniem pozytywnej zmiany. Propozycja programowa liczy 46 stron. Są tam dokładne informacje, jak na przykład zdobyć plakietkę Dnia Myśli Braterskiej 2018. No i link dokładnie do tej propozycji dostaniecie w opisie do tego odcinka, ponieważ nie mamy czasu, żeby przejrzeć każdą ze stron. Ale czytam, myślę, że jest naprawdę fajna i warto spróbować i podjąć wyzwanie. Dobrze, skończyliśmy na świecie, czas przenieść się do Polski. Rozgrzej się to akcja chówca Ziemi Mikołowskiej, która odbędzie się już po raz drugi na dworcu autobusowym w Mikołowie. Akcja polega na tym, że od 6:30 do godziny 8:00 harcerze będą rozdawać kawę i herbatę osobom znajdującym się na dworcu. Już poranek sprawią, że stanie się milszy. Typowym wirtualnym działaniem z okazji Dnia Myśli Braterskiej jest zmienianie swoich profilowych zdjęć na mundurowe, czasem okraszanie ich jakimiś dodatkowymi logami jak DMB, i po prostu dodawanie hashtagów ZHP, WAGS, WOSM, WTD 2018, Founders Day i tak dalej. Ale niech samo zmienianie profilowego nie będzie jedyną akcją, ponieważ dużo chówców organizuje różne konkursy na zdjęcia harcerzy w mundurach, którzy w mundurze pójdą do pracy, szkoły, na uczelnię, do sklepu. Czym chata bogata, sky is the limit. Więc jeżeli akurat się gdzieś jutro wybieracie i dress code tego miejsca nie jest taki, że możecie pozwolić sobie na mundur, to dlaczego go nie założyć i nie pokazać światu, że jesteście harcerzami? Już po raz czwarty odbędzie się akcja Kropla Krwi na Dębę.
Jeżeli macie gdzieś w pobliżu punkty krwiodawstwa albo specjalne autobusy, koniecznie wybierzcie się oddać krew, zróbcie zdjęcie, okraszcie to odpowiednim hashtagiem, a jeżeli nie wiecie, jak przygotować się do swojego pierwszego razu z krwiodawstwem, w linku do tego filmu dostaniecie specjalny jeszcze fanpage, a dokładniej wydarzenie, w którym jest opisane infografikami i opisami, jak się dobrze przygotować, co należy zjeść dzień przed, o tym, że należy być wypoczętym i różne szczegóły, które przydadzą wam się, jeżeli jeszcze nigdy nie oddawaliście krwi. Ok, powoli zbliżamy się do końca. Siódmy Bratni Krąg na Wrocławskim Rynku. Jest to akcja dla harcerzy i instruktorów, którzy wokół rynku zaplotą krąg przyjaźni. Co istotne w tej akcji jest to, że jest ona podsumowaniem całodziennych zmagań harcerzy podczas gier miejskich, na które były zapisy, więc już jest dawno po, ale do zaplecenia kręgu każdy jest mile widziany. Dobrze, i zbliżamy się już do końca, czyli do akcji, od której chyba się powinno wszystko zacząć, a mianowicie wyślę kartkę na Dzień Myśli Braterskiej. Dużo fajniejszym doświadczeniem jest dostawać prawdziwe kartki, a nie wirtualne kartki przez internety. Bo pomyślcie sobie, jak często otrzymujecie kartki od znajomych, a nie listy z banków, czy ulotki o pożyczkach, ratach. Fajnie jest przelać swoje uczucia w papier, bo papier jest cierpliwy, i wysłać to bliskim ludziom, którzy może w jakiś sposób przyczynili się do tego, że albo jesteście w harcerstwie, albo byliście w nim, albo macie dużo wspaniałych wspomnień, o które warto zadbać i podzielić się też nimi z bliskimi. To tyle, jeżeli chodzi o ten skrót. Cieszę się, że dotrwaliście do końca. Jeżeli macie naprawdę propozycje tego, jak jeszcze można spędzić Dzień Myśli Braterskiej, czekam na wasze komentarze, bo nie udało mi się wynaleźć wszystkiego. Do zobaczenia, cześć, czuwaj.